Rozwiąż równanie. Mamy do rozwiązania równanie wielomianowe. Może zaczniemy od przepisania. Mamy 7 x do potęgi czwartej. To jest równe minus 28 x do potęgi drugiej. Aby rozwiązać równanie wielomianowe, wszystkie czynniki muszą znaleźć się po jednej stronie. Więc ja proponuję, aby wszystko przenieść na lewą stronę. Czyli po lewej stronie już było 7 x do potęgi czwartej. I przynosimy ten czynnik na lewą stronę, tu jest z minusem, więc po lewej stronie będzie ze znakiem plus. No i po prawej stronie już nie zostało nic, czyli mamy 0. Zastanówmy się teraz, czy całe to równanie możemy podzielić przez jakąś liczbę. Tu mamy 7, tu jest 28, obie te liczby są podzielne przez 7, więc możemy obustronnie podzielić równanie przez 7. Tu dostaniemy x do czwartej, a tu 28 na 7 to jest 4. X do potęgi drugiej i 0 na 7 to oczywiście jest 0. Teraz analizujemy, czy możemy z obu tych wyrażeń wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Jeżeli tak, to to robimy. Tu mamy x do potęgi czwartej, tu jest x do drugiej. Czyli z obu tych wyrażeń możemy wyciągnąć przed nawias x do potęgi drugiej. Teraz zastanówmy się, jaka liczba pomnożona przez x do drugiej da nam x do czwartej. Będzie to x do potęgi drugiej. Sprawdźmy. 2 plus 2 daje 4, czyli tutaj dodajemy potęgi, zgadza się. Teraz jaka liczba pomnożona przez x do drugiej da nam 4x do drugiej? Oczywiście będzie to 4. Tutaj był znak plus, więc również w nawiasie będzie znak plus. I to ma się równać 0. Teraz dostaliśmy iloczyn dwóch liczb. To jest nasza pierwsza liczba, to co jest w nawiasie, to jest nasza druga liczba. Zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem, czyli albo x do kwadratu jest zerem, albo to, co jest w nawiasie, czyli x kwadrat plus 4, ma wynosić 0. Mamy do rozwiązania dwa równania kwadratowe, czyli tu zastanówmy się, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 0. Oczywiście będzie to 0. A tutaj zastanówmy się, czy jakakolwiek liczba rzeczywista spełnia takie równanie. Jeśli dowolną liczbę rzeczywistą podniesiemy do potęgi drugiej, to otrzymamy liczbę większą lub równą 0. Czyli minimalnie to wyrażenie musi przyjąć wartość 0. Jeśli do tego dodamy czwórkę, to na pewno uzyskamy liczbę większą lub równą 4. Więc nie ma takiej liczby rzeczywistej, która spełniałaby to równanie. Stąd x należy do zbioru pustego. Jeżeli kogoś ten tok rozumowania nie przekonał, to proponuję jeszcze inną analizę. Przepiszemy to równanie jeszcze raz. Popatrzmy na to równanie tak, jakby po obu stronach były funkcje. Po lewej stronie mamy funkcję postaci y równa się x kwadrat plus 4, a po prawej funkcję y równa się 0. Zastanowimy się, dla jakiego argumentu wartości obu tych funkcji będą takie same. Czyli tak naprawdę chcemy, aby poszukać takiego argumentu, takiego x, dla którego wartość będzie wynosiła 0. Naszkicujmy wykres takiej funkcji. Proponuję, aby zacząć od funkcji postaci y równa się x kwadrat. Czyli wykresem takiej funkcji jest parabola o początku w układzie o wierzchołku w początku układu współrzędnych i o ramionach skierowanych do góry, tak? Bo tu współczynnik a jest dodatni. Czyli wygląda mniej więcej tak. A teraz, aby z tego wykresu, z wykresu tej funkcji, otrzymać wykres tej funkcji, to cały ten wykres musimy przesunąć o 4 jednostki w górę. Czyli zaczniemy od przesunięcia wierzchołka o 4 jednostki w górę. No i ramiona oczywiście nadal są w górę skierowane. Czyli tu mamy y równa się x kwadrat plus 4. No i tu widzimy, że wykres tej funkcji nigdy nie przetnie osi x-ów. Czyli nie ma takiego x, dla którego wartość tej funkcji wynosiłaby 0. Jeszcze jedna uwaga. Częstym błędem uczniów jest to, że stosują tutaj wzór skróconego mnożenia. Nie ma takiego wzoru jak a kwadrat plus b kwadrat. Taki wzór skróconego mnożenia nie istnieje.
Tu uczniowie mylą to ze wzorem a kwadrat minus b kwadrat i rozkładają to na dwa nawiasy, czyli a minus b i a plus b. W tym wypadku tutaj mamy plus, czyli nie stosujemy tutaj wzoru skróconego mnożenia. Stąd jedynym rozwiązaniem takiego równania jest x równy 0. Możemy to zapisać, że x należy do zbioru składającego się tylko z zera.